Jak możemy alkohole otrzymać? Pierwsze co, to możemy otrzymać je w wyniku substytucji nukleofilowej chlorowcopochodnej. Czyli w przypadku etanolu to będzie chloroetan, który w reakcji z zasadą, może to być wodorotlenek sodu lub potasu, da nam alkohol CH3CH2OH plus KCl. Ale my już taką reakcję znamy w przypadku otrzymywania alkenów. To znaczy, że mieliśmy już taką reakcję, w której otrzymywaliśmy alken i była to reakcja eliminacji, a nie substytucji. Jaka jest tutaj zatem zmiana? Otóż mamy niższą temperaturę, około 20 stopni Celsjusza oraz rozpuszczalnikiem nie jest etanol, tylko woda. No bo to by było trochę nielogiczne, że jeżeli chcemy otrzymać etanol, to rozpuszczalnikiem też jest etanol. Tak można skojarzyć, że tutaj tym rozpuszczalnikiem nie jest etanol, tylko woda. I te warunki warto mimo wszystko zapisywać. Mimo tego, że wydają się domyślne, to jednak warto je uwzględniać, bo nie pisząc warunków, my nie określamy jednoznacznie, czy ta reakcja będzie w tych warunkach skrajnych, można powiedzieć 80 stopni Celsjusza i rozpuszczalnikiem będzie alkohol i zajdzie eliminacja, czy też zajdzie w tym przypadku substytucja.